Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Polska nie zgodzi się na realizowanie nowych unijnych celów kosztem polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, mówił premier Mateusz Morawiecki, który w Brukseli rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Przyszły unijny budżet zdominował rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przedstawialiśmy nasze myślenie na temat budżetu. Po Brexicie jest mniej środków na przyszłą perspektywę. Polska nie chce jednak, by nowe cele, jakie stawia sobie Unia Europejska, były finansowane kosztem tzw. polityk traktatowych. Polityki spójności, funduszu kohezyjnego, czyli funduszu, z których pochodzą środki na budowę dróg, budowę mostów, kolei. Premier przekonywał, że rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej przyniosły krok naprzód. Ja cieszę się, że pani przewodnicząca rozumie różne perspektywy. Później już na ten sam temat Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i tutaj pojawiła się propozycja środków własnych budżetu Unii Europejskiej, o co zabiegał już wcześniej Parlament Europejski. Polska bardzo wspiera Parlament Europejski w tym zakresie. I takie rozwiązania, już konkretne, skąd miałyby pochodzić pieniądze, padły w trakcie rozmowy polskiego premiera z szefem Rady Europejskiej. Jedna z opłat, która została zaprezentowana jako potencjalne źródło dochodów własnych, to opłata plastikowa od używania plastiku w różnych formie. Na przykład w formie plastikowych butelek. Taka opłata, co podkreślał premier, miałaby być uzależniona od dochodu mieszkańca. Kolejna propozycja to opłata dla wielkich korporacji za działanie na jednolitym rynku. Ona wspiera klasę średnią, ona wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, a jednocześnie te giganty międzynarodowe, wielkie firmy amerykańskie, chińskie, hinduskie, również europejskie, mogłyby każda z nich niewielką bardzo opłatę wnosić za korzystanie z jednolitego rynku europejskiego. Jest też podatek węglowy, którego celem byłoby zatrzymanie przemysłu w Unii Europejskiej. Czyli pewnej opłaty, którą firmy z Dalekiego Wschodu, w szczególności firmy na przykład sprzedające pręty stalowe, stal do Europy, albo cement, albo nawozy, albo na przykład wyroby szklane, musiałyby uiszczać po to, żeby wyrównać poziom konkurencyjności. To wszystko ma między innymi zabezpieczyć środki na wspólną politykę rolną. I to w taki sposób, żeby, to jest nasz jeden z podstawowych postulatów, żeby rok po roku zmniejszał się dystans między dopłatami do 1 hektara dla polskich rolników versus średnia europejska. Premier wskazywał też na źródła oszczędności. To między innymi redukcja rozrośniętej unijnej biurokracji w Brukseli. Jest częściowe porozumienie związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Obie strony dogadały się w sprawie wypłaty tzw. czternastki. Wciąż jednak na stole jest drugi postulat pracowników dotyczący wzrostu płac. W rozmowach uczestniczył wicepremier Jacek Sasin. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej domagali się od zarządu rozwiązań w sprawie wypłacenia czternastek za 2019 rok. W tej sprawie wreszcie osiągnięto porozumienie. Ustaliliśmy wysokość tej czternastki dla poszczególnych kopalń, uzależnioną też od ilości wydobycia. Wciąż nie ma jednak porozumienia w sprawie wzrostu płac. Związkowcy oczekują podwyżek na poziomie 12%. W tej chwili trudno mówić o możliwości podwyższenia wynagrodzeń w sytuacji, w jakiej spółka się znajduje. Takie tłumaczenie nie zadowala związkowców. Nie odwołują na razie ogłoszonego w środę harmonogramu protestów. Możemy wrócić do rozmowy o podwyżkach po pierwszym półroczu tego roku, wtedy kiedy będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja finansowa spółki. Znaczy, czy będzie, mówiąc wprost, czy spółka wypracuje w tym czasie zysk, czy też nie. Jeśli ten zysk będzie wypracowany, to wtedy oczywiście taka rozmowa o podwyżce wynagrodzeń mogłaby wtedy zostać skutecznie podjęta. Na stole jest także m.in. propozycja łączenia ze sobą niektórych kopalni Polskiej Grupy Górniczej. To kolejny etap restrukturyzacji, co również odbiłoby się na kondycji finansowej spółki. Zarząd od kilku dni komunikuje te kwestie związane z poprawą efektywności, z tymi elementami, które pozwolą uprościć sieci wentylacyjne, drogi transportowe, poprawić efektywność poszczególnych grup kopalń. Nowe propozycje są obecnie konsultowane ze stroną społeczną.
społeczną. Resort Aktywów Państwowych zapowiedział także rozmowy ze spółkami energetycznymi na temat importu węgla z Rosji. Te kwestie związane z malejącym importem już dzisiaj są dostrzegane, bo przecież pamiętamy, że już w ubiegłym roku o prawie 3 miliony ton węgla do naszego kraju wpłynęło mniej. Spółki energetyczne miałyby zrezygnować z importu węgla z Rosji i wypełnić długoterminowe umowy zawarte z Polską Grupą Górniczą. W ten sposób odbierałyby zakontraktowany w spółce krajowy węgiel. W Pałacu Prezydenckim po raz pierwszy publicznie przedstawiono Narodową Strategię Onkologiczną. Rozpisany na najbliższą dekadę kompleksowy plan walki z nowotworami to efekt inicjatywy ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy. Z roku na rok wzrasta liczba zachorowań na raka. Przyczyn jest wiele. To czynniki związane ze stylem życia. Stres, złe odżywianie się, nadmierne opalanie skóry czy starzenie się społeczeństwa. Im jesteśmy starsi, tym większe jest prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. Jesteśmy w takiej sytuacji, że ponad 9 tysięcy nowych zachorowań oraz około 16 tysięcy stale leczących się pacjentów skutkuje tym, że w ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 64 tysiące pacjentów. Mówi kierownik Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dr Beata Kościańska. Choroby nowotworowe stanowią także jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Stąd też Narodowa Strategia Onkologiczna. Uchwałę w tej sprawie w tym tygodniu przyjęła Rada Ministrów. Inicjatorem strategii jest prezydent Andrzej Duda. Przewiduje się, że u nas zachorowań na choroby onkologiczne będzie o 15% więcej niż dziś w ciągu 5 lat, o 28% aż więcej w ciągu najbliższych 10 lat. To jest właśnie ta przecież nie tak bardzo daleka perspektywa, do której trzeba się przygotować. Strategia działań na najbliższe 10 lat zakłada poprawę między innymi jakości kształcenia w dziedzinie onkologii, wykrywania i leczenia chorób, organizacji systemu opieki onkologicznej oraz lepszy dostęp do diagnostyki i terapii. W tej strategii są bardzo konkretne mierniki zapisane, takie jak profilaktyka, gdzie mamy wdrożyć, wreszcie mówimy o tym, że tak, wdrożymy szczepienia HPV. To jest działanie, które może wyeliminować raka szyjki macicy. Tak, wdrożymy cyfrowe mamografy i to już w 2024 roku, nie będzie innych. Tak, wdrożymy wysokiej rozdzielczości kolonoskopy. Narodowa Strategia Onkologiczna to także próba obniżenia kosztów leczenia oraz skrócenia okresu oczekiwania na diagnostykę i operację. To jest to, co w wielu przypadkach, jak Państwo doskonale wiecie, ma znaczenie kluczowe. Jeżeli zabiegi rozpoczną się za kilka miesięcy, to bardzo często za kilka miesięcy jest już za późno i bardzo często nie udaje się pacjenta uratować. Im wcześniej choroba zostaje zdiagnozowana, tym większa jest szansa na to, że człowiek będzie żył. W onkologii wciąż jest wiele do zrobienia. Dlatego też, jak zaznacza minister zdrowia Łukasz Szumowski, w Polsce działa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Mamy skrócenie czasu oczekiwania, nawet z 2 miesięcy do 2 dni w raku płuca. Mamy poprawę ilości pełnych badań histopatologicznych 2-krotnie. Z tej ścieżki w sieci onkologicznej zadowolonych jest, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 80% pacjentów. Z obecnej opieki onkologicznej zadowolona jest również pani Teresa, która po przebyciu choroby nowotworowej pod kontrolą lekarzy jest już wiele lat. Jestem po prostu szczęśliwa, że już dochodzę do siebie przez tyle lat, a nic się złego nie dzieje. Lekarze patrzą z serdecznością i podziwiają, że wszystko idzie ku dobremu, a to dzięki lekarzom. Narodowa Strategia Onkologiczna to program przyjęty na lata 2020-2030. Program ten co roku będzie kosztował budżet państwa blisko 500 mln zł. Generał Jarosław Mika został ponownie mianowany na dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. Generał Jarosław Mika pełni funkcję dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych od 2017 roku. W listopadzie 2019 roku przyjął stopień generała. W Wojsku Polskim jest teraz jednym z 2 oficerów w najwyższym stopniu. Nominację na kolejną kadencję dowództwa generał przyjął wczoraj z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Sama ta nominacja, ponowna nominacja na dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych stanowi dostateczną recenzję pana dotychczasowej
służby. Zauważył prezydent. Tę zaszczytną, ale odpowiedzialną funkcję generał Mika wykonywał znakomicie, podkreślił Andrzej Duda. Wskazał, że dla generała to nie tylko satysfakcja, ale też wiele zadań, którym musi sprostać. To przede wszystkim modernizacja polskich sił zbrojnych. Ogromne plany modernizacyjne, które warte są niewyobrażalne pieniądze, setki miliardów złotych, za które odpowiadamy, aby zostały dobrze wydane. To również rozwój nowego rodzaju sił zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, rozwój współpracy sojuszniczej, a co za tym idzie, także potrzebnej infrastruktury, zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Senat odrzucił nowelę ustawy o działaniach administracji rządowej. Zmiany przewidywały m.in. opiekę premiera i Senatu nad Polakami i Polonią. Do tej pory były to obowiązki wyłącznie Senatu. Teraz ustawa ponownie wróci do Sejmu. Osią sporu było przesunięcie środków na Polaków i Polonię z Senatu do kancelarii premiera. Nie zgodzili się na to senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej projekt ustawy o działach został rozpatrzony przez komisję. Został złożony wniosek o odrzucenie w całości ustawy i uzyskał on poparcie większości członków komisji. Do rozpatrzenia nowelizacji senatorowie podchodzili dwukrotnie. Najpierw odesłali ustawę do senackiej komisji. Później, w obawie, że nie zdążą z jej rozpatrzeniem w konstytucyjnym terminie, nowelizacja wróciła na salę plenarną. Senator PiS Marek Komorowski złożył te same poprawki, które w pierwszej turze głosowań poparła większość senatorów. Nie ma tutaj innych nowych poprawek do tej ustawy, więc są to poprawki, które po pierwsze były przedyskutowane na dwóch posiedzeniach komisji i były przedyskutowane i przegłosowane na posiedzeniu Wysokiej Izby. Poprawki miały głównie charakter uszczegółowienia. Wiceszef Kancelarii Premiera Paweł Szrot wnosił o ich przyjęcie. Są to te poprawki, które zostały już omówione wcześniej na komisji i zostały przyjęte przez Wysoką Izbę w poprzednim głosowaniu. Paweł Szrot proponował także, by senatorowie Koalicji Obywatelskiej, którzy nie godzili się na opiekę premiera nad Polakami i Polonią, zgłosili swoją poprawkę, nie odrzucając przy tym całej ustawy. Ostatecznie stosunkiem głosów 45-52 nowelizacja została odrzucona. Ustawa o działaniach administracji rządowej przewiduje m.in. utworzenie nowych działów, aktywa państwowe i klimat oraz nowy podział kompetencji między ministrów. Teraz ustawa trafi pod obrady Sejmu, które zdecyduje, czy poprzeć, czy odrzucić decyzję Senatu. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Joanna Wysocka. Zapraszam na prognozę pogody. Początkowo na zachodzie, a następnie w środkowej Europie i na Bałkanach będą rozlegały się układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże i fronty atmosferyczne. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany wyż, który przyniesie chłodną i wilgotną masę powietrza. Dziś najlepsza pogoda zapowiada się na południu i zachodzie kontynentu. W centralnej części troszkę więcej chmur. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są w Bukareszcie i Moskwie. Tutaj także będzie najchłodniej. Temperatura spadnie do minus 9 stopni. Cieplej będzie natomiast w Madrycie 14 stopni. Z kolei w naszym kraju najlepsza pogoda czeka mieszkańców północy. Słońce zaświeci także na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W pozostałych regionach zdecydowanie więcej chmur. Opady deszczu pojawią się głównie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura wyniesie od 0 stopni w Białymstoku i Lublinie do 6 w Szczecinie. Powie słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1028 hektopaskali. I ode mnie na teraz to wszystko. Więcej szczegółów w przeglądzie regionów. Zapraszam.